Cieszymy się, drodzy Państwo, Waszą tutaj obecnością w imieniu dzieci, młodzieży, organizatorów. Szanowni Państwo, dzieci i młodzież z grupy teatralnej przy parafii Świętego Wawrzyńca w Lipie pod opieką księdza Tomasza Waśkiewicza przygotowała inscenizację komedii pod tytułem Igraszki z diabłem czeskiego pisarza Jana Drdycha. Ogromną zachętą do pracy było dla nas ciepłe i serdeczne przyjęcie poprzednich sztuk. Lepsza połowa, gość oczekiwany, mały książę. Za co Państwu z całego serca dziękujemy. Przejawem naszej wdzięczności jest dzisiejsze przedstawienie, które chociaż na chwilę pozwoli zapomnieć Państwu o trudach codziennego życia i będzie małym promyczkiem radości, rozświetlającym szarą rzeczywistość. Treść komedii, łączącej realizm z fantastyką, wywodzi się z tradycji ludowej, zakorzenionej od wieków w kulturze słowiańskiej. Akcja toczy się w miejscach dobrze nam znanych z ludowych opowieści. Któż z nas nie słyszał o starym młynie, w którym straszy, o chatce pustelnika i wreszcie o jaskini rozbójnika? Również postacie występujące w komedii funkcjonują od wieków w ludowej wyobraźni. Zostały jednak przez autora sztuki trochę uwspółcześnione, opromienione ciepłem i serdecznością, a przede wszystkim potraktowane humorystycznie. Mamy więc w komedii leniwego, ale poczciwego rozbójnika, który swój proceder traktuje dobrodusznie, gdyż swoje ofiary pozostawia przy życiu, a co najważniejsze, czuje bojaźń Bożą i pozwala sprowadzić się na właściwą drogę życia. Mamy również postać pustelnika, któremu wydaje się, że umartwianie ciał i izolacja od świata są właściwą drogą wiodącą do Boga. W gruncie rzeczy jest to człowiek pyszny, pełen nienawiści do ludzi, nie potrafiący zrozumieć cudzych błędów i słabości. Wiele urokliwego humoru wnoszą postacie królewny i jej służącej Kasi. Jak wszystkie dziewczęta, pragną wyjść za mąż, a to pragnienie jest tak silne, że zaprzedają swoje dusze diabłu. Nie jest to jednak zwykły diabeł, gdyż w kuszeniu posługuje się metodą psychologiczną, a swoje nowoczesne umiejętności wyniósł z Akademii Diabelskiej. Oglądając sztukę, należy zwrócić uwagę na obraz piekła. Przypomina on do złudzenia organizację naszego ziemskiego życia, gdyż działają w nim zwalczające się stronnictwa polityczne, a ustrój piekielny ma charakter kastowy. Wiodącym motywem sztuki jest walka dobra ze złem o duszę człowieka. Nosicielami zła są diabły, zaś dobra aniołowie. Ci ostatni są pogodnymi, pełnymi radości życia, rozumiejący ludzkie potrzeby i słabości. Pośredniczą między Bogiem a ludźmi, spełniają życzenia, dają szansę poprawy. Główny bohater sztuki, Marcin Kabat, to żołnierz, weteran, który w swoim życiu kieruje się sumieniem, poczciwością, dobrem bliźniego i wielką odwagą moralną. Ma on też swoje ludzkie słabości, ale ma też tyle odwagi, by pójść do piekła i uratować od potępienia dziewczęce duszę. Ten bohater popełnia błędy, ale czuje potrzebę ich naprawienia. I dlatego sympatia widzów jest po jego stronie. Chociaż Igraszki z diabłem są komedią,
to jednak z tego utworu płynie uniwersalne przesłanie moralne. Jeżeli człowiek ma ukształtowany właściwie system wartości, skierowany na świadczenie dobra, to może pokonać wszelkie zło. Młodzi artyści i organizatorzy życzą Państwu wesołej zabawy, a jednocześnie chwili refleksji nad własnym życiem, nad postawą wobec dobra i zła. Tęką flintę? Pistolet! Żebyś wiedział! I to dwa! No, jak tak, to przewaga po twoich. Byś miał jeden, bym ci zdzielił kostuszkiem po ogóle. Ale skoro masz dwa, to się poddaj. Same orzechy karmione bym. Ej, ty z tyłu! Jesteś zwyczajnym leśniczym? Czy może szampon gajowy? Ja jestem sławny w bój, Farka Farka, znany za dziewiątą górą i dziewiątą rzeką. Jestem arcymordercą, przez którym drży wszystko, co żyje. To kamień spadł mi z serca. Tego to nie będę nawet potrzebował. Bałem się, że będę miał nieporozumienie z Gajowym. Ale z bujem to się przecież zupełnie inaczej gada. Ze mną nie ma żadnego gadania. Wszystko, co żywego spotykam, zabijam, siekam, ćwiartuję i basta. Szybko żegnaj się ze światem, bo nie będę przy tobie czasu marnował. Przecież już ręce zabolały. Posłuchaj, zbuju. Ja pytam się, czy bym nie mógł na ciebie spojrzeć, żebym chociaż wiedział, jak ty wyglądasz. 40 lat po świecie chodzę, ale żywego rozbójnika jeszcze nie ogląda. Ze mną nie ma żadnego gadania. Daj sobie z tym lepiej spokój. Kto na mnie jednym okiem spojrzy, okrutny strach zaraz na niego pada i wszystkie włosy stają mu dęba z przerażenia. A kto na mnie obydwoma oczyma spojrzy, gęsia skórka wyskakuje mu na całym ciele i już do samej śmierci nie będzie wesoły. A na kogo ja sam groźnym okiem spojrzę, ten zupełnie rozum traci. Poczekaj. Jakiś to rzek. Okrutny strach na niego pada. Spuju. Ja chociaż tym jednym okiem na ciebie spojrzę. Nic z tego. Jednym okiem cię spotkałem, ale strachu to ja nie czuję. Będę musiał spróbować obydwoma. Ba! Znowu nic! Nie pozostaje nic innego, jak żebyś zrobił to swoje groźne oko. Kruciuk basama, tu ci kwaty pieska fańska. No i se spokój. Umrę, a nie będę wiedział,
co to jest? Strach. Puf! Puf! Niech to pieruń strzeli! Co to jakaś natura? Całą przyjemność mi zepsułeś? Jakże ja cię mam mordować, kiedy ty się mnie nie boisz? A już od godziny mógłbyś być młynarzem w czarcim młynie. Mnarzem? Bracie! To by nie było takie złe. Szukałem to może myślnika. Diabła tam! To jest Rudera przy potoku pod królewskim zamkiem. Cały dzień stoi ten grucho cicho, a między 11 w nocy a 12 zaczyna turkotać. O tej porze żadna żywa dusza nie może się tam zbliżyć. Diabli zaraz każdego złupią i dopóki to wszystko chodzi, musi grać z nimi w diabelskiego mariasza. Dawno już powiadam, powinien tam ktoś pójść raz i zrobić z tym porządek. To licho, arcymorderco! Tyś tam jeszcze nie był? A po co ja bym się do tego wtrącał? My tu sobie gadu-gadu. A tam moja robota stoi. Tam ścieżką idzie wystrojony młodzieniaszek. Temu to ja muszę zrobić dziurę w mieszku. Schowaj się! Nie przeszkadzaj mi w pracy. Marcin Kaba,
zawsze stoi na barze. Gdzie tak bardzo? Piekle! Pała drewniana, że mógł się zaraz domyśleć. Informacjami na ten temat służyć nie mogę. Kto chce to wiedzieć, musi się sam przekonać. Do piekła prowadzi przecież droga szeroka i wygodna. Właśnie mi się o podobne rzeczy tego kamiennego patrona wypytnie. Stręci mi jakiś czarci młyn, żebym sobie tam poszedł zagrać diabelskiego mariaszka. Ależ panie, to jest zupełnie zbyteczne. Po co chodzić do ogona, skoro można z samej głowy trafić? Na co czarci młyn, skoro można wejść prostą drogą? Doko? Podpiszcie mi tylko ten oto cyrogram i sprawa załatwiona. Więc ty może być malutki problem. Ja pisać nie umiem. Chyba, że mam trzy krzyżyki. Stój! Taki znak nie jest nic bardziej tam na dole. No to ja już nic nie poradzę. Musi zostać po staremu. Gdybym tylko drogę do młyna znał. A to już drobnostka, panie Dragonie. Skoro nie mogę wam pomóc od razu i na zawsze, to was chociaż podepchnę do celu. Hange fases, błogo przemów. Do diabła! Ażem ściel! Mów krótko, rozbójniku, do rzeczy, bo inaczej zostawię cię tutaj aż od tego dnia. Którędy droga do trzeciego młyna? Prosto nosa, ty diabelskie ziółko! Mój rozbójnik! Przestań się wrócić! Ten pan to jest czarodziej! Mogłoby cię to drogo kosztować! Dziś powiadam, tam za tym laskiem jest pustelnia, a od niej wiedzie już prosto wydeptana ścieżka, aż na samo miejsce. No to chodźmy, panie żołnierzu, kawałek drogi pójdziemy razem. Powiadasz, że pustelnia jest prosto nosa? Tyle co kamień doleci. Do diabła, ażem ścierp. Nie mógłbym się chociaż usiąść. Usiądź sobie, a na drugi raz bądź ostrożniejszy. Chodźmy, panie żołnierzu. Diabli mi tu dwóch takich nadali. Czas na modlitwę. Czy mogę wejść? Wejdź, proszę, jesteś człowiek sprawiedliwy. Bądź pozdrowiony, światły mężu, i przyjm ten oto dar od mego pana, który sobie ciebie upodobał. Co to za głupstwa? Ha! Czuję idący od tego zapach spalenizny. Niezawodny znak szatański mamideł. A pagę szatan! Czyż zwykła zmiana menu zdolna jest pobudzić się, ojcze, do tak prostackich przypuszczeń? Czyż to nie zupełnie wszystko jedno, czym sycimy swe grzeszne ciało? 30 lat tu na pustkowiu umartwiam swe grzeszne ciało. Wiem doskonale, ojcze, szarańcza, korzonki, źródlana woda. Nie biorąc pod uwagę tego chleba niebieskiego, który ci tu przynoszą anieli. Chyba wiesz, że tego chleba jest mało. No proszę bardzo, ładnie się dbają ci tam na górze. Gdyby to należało do mojego referatu, musieliby tu aniołowie 3 razy dziennie latać z półmiskami pełnymi przysmaków. Nie byłbyś taki wyschnięty na szczapę. Idź precz, szatanie! Pomoże twoje poznanie coś zacz. Ależ uspokój się, ojcze. Powiedz mi proszę szczerze, czy przy takim wynędzeniu nie masz jeszcze jakieś pokusy? Wiesz, myślę o tych cielesnych. Tych, chwała Bogu, nie mam. 30 lat tutaj żyję. Chlebem i szarańczą? W tym właśnie błąd. Nie możesz nas dostąpić świętości, skoro zupełnie o nim nie walczysz. Ojciec scholastyku! Ojciec scholastyku! A to co? Dziewczynce głosi, żeby tak zdrów był? Królewna Disbranda! Znikasz, ten obczy człeku.
i ten piekielny półmiesiak zabierz tą do diabła. Muszę czym prędzej utonąć modła. Skocz tu przecież chociaż odrobinę! Nie gleć! Zbliżą się tura najszerszego władcy. Na pewno przychodzi po duchu pokrzepienie. Mówię ci, znikaj stąd! Nie zniknę! Ja bardzo lubię takie panny. Przeklinał ci w mnie Boga! O, to nieprzyjemne. Wobec tego znikam. Czy mnie nawet nie zauważasz? Dobre nieba! Co za niespodzianka! Czemu zawdzięczam tak nagłe odziedziny waszej miłości? Wiesz przecie, ojcze, potrzebuję pociechy duchowej. Krótko i węzłowato. Musisz zajść do nas i pogadać statusie, albo lepiej nie. Lepiej powiedz to naprzód mamusi. Za tego centkowe tego powiada nie wyjdę i basta! O jakim to przyczynie mówisz, moje dziecko? Od razu widać, że między ludźmi się nie obracasz. Nikt z całej służby zamkowej nie powie na niego inaczej. A nasza Kasia wynalazła na niego jeszcze inne określenie. Dla kogo? Dla tego piegowatego Romualda. Drżałem na samo, już wasze mi mówiło. Zgadłeś, zgadłeś, ojcie. O księciu Romualdzie. Widziałeś ten jego nos? A jak mu się odstają? Żaden z moich poddanych nie życzyłby mi, żeby wychodziło za mąż za takiego, co mówi przez piegowaty nos. Broń mnie, Panie Boże, że mnie waszą dusz też nakłaniać. Ale przecież bardzo łatwo masz, moje dziecko, księcie Romualdowi się wykręcić. To jest mądre słowo, ale jak kiedy tak byś na nikogo innego się nie zgodzi? Po prostu tak, że wasza miłość powie załóż księcia Isidora. Nie! Nawet gdyby to był ostatni mężczyzna na świecie. Kasia powiada, że Izydor ma nieporządek na stryszku. Jak wasza miłość może nakłaniać ucha oszczerczym słowom pewnej dziewki? Kasia przypadkowo zna się na mężczyznach. Wiedz o tym. Ale nie o to chodzi, wasza miłość. Tu idzie o królestwo, o dynastię. No widzisz, o ile rzeczy idzie. A o mnie w tym wypadku ani troszeczkę nie idzie. Bożyczku, jak ja tej naszej Kasi tych ślicznych zalotników zazdroszczę. Wyobraź sobie, ta dziewczyna ma co z niej nowego chłopca? Powstrzymaj te płoche słowa, wasza miłość. Boże, jaki ty masz skomplikowany sposób wyrażania się. Gdy kogo boli serce, tak jak mnie, nie dobiera słówek, ale chwyta pierwsze lepsze. Ojcze scholastyku, ja pragnęłabym mieć chociaż jednego, takiego przystojnego chłopca, jak ma nasza Kasia. Musiałby być taki rosły, raczej brunet niż blondyn, żeby miał oczy niebieskie, ciało gibkie, muskularne. No, krótko mówiąc, żeby był piękny. Piękny jak anioł, albo to możliwe jeszcze piękniejszy. Ale biada, wasza miłość, biada to bluźnierstwo. Ależ ci starzy ludzie mają ciasne poglądy. Prawda, wasza miłość? Wciąż to stójkowi powtarzam, ale już się chyba w tym punkcie nie potrafimy nawzajem przekonać. Ach, pardon, proszę pozwolić, że się przedstawię. Luc, już wolny myśliwiec. I tego pan Austriaka, nombrny synowiec. Proszę nie zwracać uwagi, gdy będzie zaprzeczał. Przy tym swoim samotniczym trybie życia zupełnie odwykł od kontaktów z rodziną. Odejdź ty, czardowskie nasienie! Oto i ty, cały stryjku scholastyku. Proszę o pani, bażancie piersiątka szpikowane słoninką będą na pewno smakowały. Mam idła szatańskie! Ale już stryjku, chyba nie będziesz się wstydził. Królewna też przecież nikomu nie powie, że sobie od czasu do czasu dogadzasz. Proszę więc, wasza miłość, ten kawałek będzie najsmaczniejszy. To bajeczny pomysł, panie Lucjuszu. Proszę śmiało, wasza miłość. Ale już stryjku, niech mu się tak.
Przecież ty też tę swoją szarańczę jesz palcami. Pomioci diabelski! Nie dam mi w pokoju, to darmo. Ależ ojcze, nie psuj mi radości z miłego spotkania. Powiadam wam, wasza miłość, że to piekielnik. Bądź cicho, ojcze, bo inaczej rozpowiem w mieście, jak sobie urozmaicasz od czasu do czasu swój szarańczowy jadłospis. Na Boga, to nieprawda! No wiadomo, że stryjek nie ma już dobrych zębów, bo to wie pani, starość. Ale młodej kuropatewki chyba nie odmówisz, prawda, stryjaszku? W zeszłym tygodniu zjadł chyba ze 30. No nie lękaj się, królewna tego nie zdradzi. Przeciwnie. Stryjku, cieszę się, że poznałam cię także z tej... bardziej ludzkiej strony. Zaraz wydajesz się bardziej sympatyczny. Jak Bóg na niebie, 30 lat mają szarańcze i korzonki. No tak, w piątek. W piątek to zupełnie co innego. W piątek sobie zachowuje post. Nawet co tu z korzonek odrzuca? Ego, TPS-u obrezko! Już znów coś masz powiedzieć temu miłemu człowiekowi? Gdzie jest pan Lucjusz? Nareszcie w piekle. Prosiłam cię przecież, żebyś nie robił mu przykrości. Wiedz, że się gniewam na ciebie, ojcze. Ej, jeszcze szapanie, muszę ci wyjaśnić. Niczego mi nie wyjaśniaj. Do piekła. A ja go sobie i bez ciebie znajdę. A gdy patrzę tak, śmiesz się.
Lucjuszu! Hej, Lucjuszu! Lucjuszu! Gdzie pan tak nagle znikł, panie Lucjuszu? Wasza miłość szukała mnie? Tak, to znaczy nie, nie! Cóż panu do głowy wpadło? Żeby pan wiedział, że szukam Kasi. Musiałam ją w lesie zostawić, bo ojciec scholastyk jej nie lubi. Stryjaszek to w ogóle przekorna sztuka, prawda? Nie, no wymyśla od piekielników. A waszej miłości ta w głowie zamącił, że szuka Kasi, a woła Lucjusza. To znaczy, że wasza miłość nie życzyła sobie w ogóle ze mną rozmawiać? Nie, to znaczy tak! Właśnie, że chciała. Panie Luciu, ja jestem taka nieszczęśliwa, że ja już sama nie wiem, czego mam chcieć, a czego nie. Wiem, wiem. W domu napędzają waszą miłość do małżeństwa, prawda? Gdyby to naprawdę do małżeństwa, ja bym się z chęcią za mąż przeszła. Ale z kandydatami na męża, kogo co? Skąd pan to wie? Ja wiem wszystko. Ma pani rację, ten Romuald naprawdę śmiechu wart. A Izydor może lepszy? O, ja nieszczęśliwa! Czy nie znajdzie się dla mnie jakiś bardziej odpowiedni mąż? Taki rosły. Żeby miał oczy błyszczące. Ciało gitkie, muskularne. Panie Luciu, niech pan mi serca nie rani, bo ucieknę od pana. A tak w ogóle, gdzie jest Kasia? Niech pan mi pomoże jej szukać. Ale wasza miłość z tym szukaniem ze złego końca zaczyna. Kiedy ja szukam ładnej panny, to się sam do pustelnika nie zwracam. Jak pan to robi, panie Luciu? Wasza miłość się ze mnie wyśmieje. Cóż panu mogło do głowy coś podobnego wpaść? Pan to mi się od samego początku wydawał. Taki miły i sympatyczny. No dobrze, ustępuję pod nacisk, więc proszę słuchać. Bierze się kawałek papieru, wypisuje dokładnie już szczegółowo, jak powinien ten mąż wyglądać. Mówię to już na pamięć. No widzi pani, a potem już tylko podpisać i basta. I to wszystko? Jeszcze drobnostka. Podpisać trzeba własną krwią. Ojej, ale to będzie bolało. Ale wystarczy tylko malutkie odkucie. No i co potem? Potem? Potem już chyba nic. Chyba tylko tyle, że musiałaby pani zanieść to przed 11 w nocy do czasiego młyna. Ależ tam straszy! Bajki! Ojciec scholastyk, jeśli idzie o dobrą radę, też nie jest do pogardzenia. Poradził pani ten stary grzyb co mądrego? Poradził. Mam wziąć kawałek papieru. A to ci dopiero. Ja także. I mam napisać, jakiego męża sobie życzę. Własną krwią, co? Kasiu, tyś podsłuchiwała. Żebych tak zdrowa była, że ni... Niech mnie święta ziemia pochłonie, jeżeli tak. A jak mi jeszcze powiedzą, że trzeba to odnieść do... Do młyna? Do Czarciego! Kasiu, mów mi zaraz prawdę. Kto ci to powiedział? Gdy ci mówię, mądra babka. A im kto? No przecież...
Kasiu. Co tam będzie? Bo ten wnuk jest straszny. Głupstwa! Parę starych czartów nie może mi przecie w weselu przeszkodzić. Chciałaby kto wiedzieć, kto by się to poważył dziewczynie szczęście zepsuć. Panoczku z pierwszej kategorii, to kłaniam się pięknie. My zamieniamy głupie wioskie diobły. Nie bawiłbym się to z wami chamy wyleniałe, gdybym tu swoje robótki nie miał. Dzisiejszej nocy czekam na 3 numery. O, co? To zaśni! Tu jest nasz rewir! Stul, pies, durniu! Zamówiłem sobie 2 ładne dziewczynki. Tu u nas się wam nie obchodzi! My tego nie mamy radzi. Tu się od dawna straszym. A także wybiera diabelskiego Mariaszka. Babla, tu nie ściągaj! Ciekaw jestem, ile żeście tym Mariaszem wykrali duszyczek, wy kwi grosze. No, pochwalcie się. Jaki macie obrót? On tylko się nie śmiejcie, panoczku. Pamiętasz, jak my wtedy dostali tego młynarczyka? To żeśmy się z nim pohulali. On powiada, że kontra. A ja mu na to zażre! A żeś mnie pytać, kiedy to było? Nie, niedawno. Całkiem niedawno. No to kiedyż by to? Gdzieś około tej wojny. To 30 lat trwała. No, muszę powiedzieć doktorowi Solfernowi, jakich zupów ma w tej chwili. A żebyście wiedzieli, że karciana też mam przy biodrach. Tak? A jakie biodra? Z wybieraniem czy licytacją? Tego to już nie wiem, mój ty złotousty. Myśmy się w akademii uczyli ważniejszych rzeczy niż Mariasz. Oj. Znamy się ze mnie chorobsko wiele. Przydałoby się choć trochę tych ogni pięknych. Stopy nie ma. Oho, Marcia już chyba jest tutaj. Macie tu gdzie jakąś parę do podglądania? Tutaj! Tak, to on. Tego wam oddam. Ale chłopi, jak mi go do piekła nie dostaniecie, to nie życzę wam tego ambarasu, jak i wam w dyrekcji urządzę. Nie, miejcie strachu. Ja mam pewne karty. Na każdej karcie mamy znaczek. Nam uciec nie może. Ale tymi kobietami ja zajmę się sam. Która godzina? 9! No to mamy jeszcze godzinkę czasu. To ja się jeszcze odrobinkę zdrzemnę. Masz stąd, patrz się przez! Tu proszę pan Lucjusz! Właździsz pod ławę, ty śmieszny!
Młodzik jest nastawiony. Co tu robić? Co tu robić? Coś mi się zdaje, że to piekielne nasienie do niej nadchodzi. Nie. Na górze sobie jeść. Dobrze robi na pusty żołądek. Idą, idą, wasza miłość, a nic się nie boją. Tu nie ma ani żywej duszy. A nawet jak ktoś do nas wyskoczy, to tak go mazdę tą latarnią bez kłapaczkę, że się ino obliźnie. Oj, Kasiu, kiedy ja się jednak boję, ja ci się przyznam, mnie tu wcale nie przyznał ojciec scholastyk. Tego mi nie musi wasza miłość tłumaczyć. Ten pustelnicki drzyzdoń nie zdobyłby się na taki chytry i skuteczny pomysł. Ale Kasiu, ja się jednak boję. Ja tam do środka jednak nie wejdę. Ja sobie tutaj na ciebie poczekam. A czekaj se tu z Panem Bogiem, kiedy se myślą, że im tu lepiej będzie. Ale niech mi dadzą swój papierek. Położę go we młynie na stole wedle swego. Masz? Albo może lepiej nie? Kasiu, proszę cię, wróćmy się, póki jeszcze nie jest za późno! Chłopaty mówią. Marcinie, ja wyjdę! Jak ostro za ręki zobaczymy, kto to leczy! O, niech to kule biją, to ci dopiero odwiedzinę. Tylko bliżej, panie, tylko bliżej, niczego się nie bój, ptaszyno! Przebaczą, ale jażech tu przyszła wedle tej prośby o męża. O, przyszło ci na męża ochota. A co gdyby tak? Ja? Jak ci się podobał ten rękaweczko? Diabła! O, przebaczą, jażech tak tego nie myślała. Wiedzą, jażech spotkała w lesie tego gołowąsa Lucjusza. I on mnie namówił, żebym do was tę prośbę podała. Lucjuszowi to ja nie wierzę, bo to jeszcze takie żrebie niewybrykane. Ale oni to są porządny, siwy, stary diabeł. Do nich to człowiek może mieć zaufanie. Stary, siwy diabeł. No ale jaki jestem, taki jestem. Co robić? Jakiego to byś męża chciała, sikoreczko? Jarzech nie jest ani sikorka, ani turkawka, ani sójka. Kasia jestem, żebyście wiedzieli. A chciałaby jakiegoś porządnego chłopa, co by nie pił i w karty nie grał. To gdzie masz to pismo? Tu jest. Może zechcą sprawdzić, czy tam jakich błędów nie ma? Toś czerwonym atramentem pisała? A gdzie tam? Własną krwią pisane? Przecież ja chcę cały łokieć rozkrwawiła. Ale żebych nie zapomniała, tu jest jeszcze jedno pisanie od naszej królewny. O patrz, królewna tak. No dobrze, to no, sprawa będzie załatwiona. Mężu będziecie jak zło. Teraz ładnie, grzecznie pójdziesz do domu. A! Królewnie powiedz jej, całusa posyłam. Ręce całuję pokornie, panie diable. Oj, wy głupie gęsi. Macie szczęście, żeście na Marcina trafi. Tego waszego pisania diabły do ręki nie dostanę. Ja tego na własne sumienie nie wezmę. Thank you.
Tak, tutaj mu daj robak ziemski. Wybiła twoja ostatnia godzina. Lepiej zapytaj czy umie grać Maniaszka. Dawaj dusze, biedny chłopie. Po całym niej... Gdzie? Głuptaku to gniazdo. Ja z tobą żadnego kontraktu na duszę nie mam. Dusza jest od Pana Boga. I niech on se z nią robi, co mu się żywnie podoba. Ale jak ty mi po nią łapę wykonujesz, to cię tak lagą przez lepsiele, że pierwszy raz bym wasze życie, a nie se włożył. Nie po złości, wielmożny panie. Zagrali Mariaszka. Co się Mariaszka tyczy, to nie mam nic przeciw. Ty, niech ten mama, ty stanie tym łaskawym! To co, gramy? To nie jest wcale mało. Zapytajcie się gdziekolwiek na świecie o Marcina Kabata. To powiedzą wam, to był za junak. O, no to za mało. To ci się nazywa i nawet najgłupszy diabeł. Rzekłem już, że mała daje! A co gdybyśmy tak o duszyczkę zagrali? Powiedziałem ci, że panią, że ci baran mojej duszy, tak? No, to będzie ciężko. O coś się przecież grać musi. Co mi pożyczcie? Parę szóstek do gry. Wyście głupieli, człowieku. Rzekłem już, że mała daje! Nic z tego! Nie będzie grać. Ja pieniędzy nie mam, wy mi pożyczyć nie chcecie. Pakować ma na mnie jazda dalej! Idzie spać! Tak, a ten diabeł z pierwszej kategorii naszego na swoim piekle i będziemy wisieć. Ja ze swoich pożyczę. Przecim tak długo w mama Mariaszka nie grali. Macie tu pani Kabat i nie zatrzymujcie gry. Kolor. Dobra. A, 7 czerwieni. Te są droższe. Kontra jak drut. Daj se pozór po sporo, żebyś się nie przeliczył. Jazda! Cholercia! To niedobrze! Muszę trąfa! A co ty na to? Tak, i mam na kopy i na każdą inną. Byłaś tą drogą, buceperowy stryku. Psia krew! Trzeba mi było lepiej poczekać! To ci wszystko jedno nic spłonił i tak wpadnie! Ty groźba ma bardzo ostro! Tak żyki jestem, taki śmieci pod stół rzuca! Trąb, jaś trąb, 40! No jakby spał! Bo może już sprawy wymyszedł! Enzo, to jest ta siódma. Gdzie masz tą kontrę utrzymać? No tego nie ma grania, to jest mało! Mama, wujeka, preturo, jeśli się oderwać, będą dalej to grali, przywiodą piekło do bankructwa! Kolor! Dobra! Poczekaj, ty trombo! Co tu? Ani nic więcej, ani nic nie. Równo tak, jak ją Marcin potrzebuje. To niemożliwe. Ja?
teraz rzucam największą kontrę, a ty całym tfu padole! Ty jasun retro de pato! Cały kapitał poszedł! Wzywam cię po raz trzeci, wielki Solferno! Ja się z tą bandą nie poradzę! Dostojny gościu, że się przedstawię. Jestem doktor Solfernus. Zamierzyje się pan z nami, panie doktorze! Stół pyski masz za nim pod stół! I jeszcze nie się tym bał od nim. Ale ja przecież milcz, ignoranci! Że nie bardzo mnie puszczasz? Puszczasz i to głupio puszczasz! Jazda pod łapą! Ale, ale, panie doktor! Na co tak ostro? Kiedy człowiek ma pustki w kieszeni, to jak ja. No, mu głupi gracz się razy mniejszy niż dobry! Czy nic po nie ubierzyli pańskiej wrodzonej inteligencji, panie Kaba? Proszę mi wierzyć! Trzęsę się z gniewu, gdy widzę tak rozsądnego człowieka, to weźmie takich typych hultaj! Panie doktor, dla mnie to tam każdy diabeł jednak! Każdy! Trochę piekłem śmierdzi, nie? Jestem osobiście na pańskie usługi. Co by pan tak na oczko powiedział? Proszę się nie lekać. O pieniądze w ogóle mi nie chodzi. Może pan sobie schować u nas. A grać będziemy o co innego. A, pewnie byście o duszyczkę, panie doktor, z przyjemnością zagrali, prawda? A dlaczego by nie? Pan ta rzecz jest zgoła niepotrzebna. Podczas dla mnie, no na pan, że tak powiem, kolekcjonerstwo. Kolekcjonuję duszę z takim samym zamiłowaniem, jak i nie zbierają porcelany albo celowe. A ta pańska to naprawdę piękny okaz. I pan zrozumie, dla zbieracza. O, wie pan, ile razy mam wybierać pomiędzy mrozem a ciepłem. Zawsze wybieram cię. Tylko, że ta, u nich, trochę za nadto przy mnie. Niech pan nie będzie dzieckiem, panie Kaba. Chyba nie wykiedyłem to jak babskie plotki. A dusza? Czy widział pan kiedy duszę? Mogę pana śmiało zapewnić, że jest mniej warta od porządnego rybiego pęcherza. Jeśli tak jest tą duszą, jak opowiadają, to ona nie warta tej gry. Jeśli Pan Bóg taki drobny podarunek nam daje, niech go się z powrotem zabiera. Wie pan co, przyjacielu? Zagramy wobec tego pańską bluzę. Bluzę? Dlaczego to nie? Ja stawiam 10 butów, żeby panu dać dowód, że mam wobec pana uczciwe zamiary. No, to gramy. Proszę dam. Dosyć? Jeszcze jedno. Proszę, jest trzecia. Ajajajajajajaj! A to za dużo. A, bluzę, diabli cię. Niech im służy. Hej, daj głupiec z ciebie, ziemski robaku. Ten łak możesz sobie zostawić. Mnie znacznie bardziej interesują te papiery. Jezus Maria, listy! Którzy mnie znają podobno... A to ci dopiero na stare lata czekam się do zarzuca. 30 lat myślę moje były czyste, a tu naraz masz. Bez wstyd i bez zacęstwo. Widzicie co stare próchno? Ja mu tu najfagowicz Rzekowski wybieram. Brunetki, blondynki, nawet rudowłose. To szczupłe, to znów pulchne. Dziewczątka jak brzoskwinie, a sędzia tylko wymyśle i krytykuje. Kobieta jest narzędziem szatana. Ja to dobrze wiem. Tego sam nie wymyślił. Musiał to dzień wyczytać. Zgiń! Przypali Maro piekielna. To tak się postępuje z damą? Hamie jeden?
Poczekaj no, odpłacę ci ja za to! No, no! W mieście jakaś uroczystość. Na czyją szczęść wybucha? A niech im tam! Sława to dym! Dzień dobry, ojcze scholastyku. Wybacz, że niepokoimy twoją samotnię. Zaraz pędzimy dalej. Po roboty mamy dużo, a czasu diablo mało. Witam was, panie owcze. Cóż tak szastacie prochem? Nie słyszysz? Ty strzał w armatni? A bicie dzwony też ci nic nie mówi? Nim słońce zajdzie, musimy do kuchni królewskiej dostarczyć 200 sztuk sary i jeleni, 1000 porządnych szarafów i jeszcze 60 kopazanków do tego. Królewna Lisperandy wychodzi za mąż. Jakżeż? Zdecydowała się królewna? A komuż wyższe przyznała? Romualdowi Tysidorem czy na odwrót? Ci niezmordowani konkurenci obaj na równi pietruszkę strugali. Dziś rano zjawił się trzeci konkurent. Dostojny książę Ismael Solfenerzy. Jeśli dobrze to słyszałem. A może raczej pochodzić będzie z Ashanty albo Marytanii, bo ma gębę ładnie na brąz spaloną. Ale jak tam jest, tak jest. Król uznał jego rodowód, a królewna omalą się na szyję nie rzuciła. Sarny, bażanty, to rozumiem, a człowiek 30 lat tylko o tej szarańczy. Co to? Mój pan jednak nabiera apetytu? Scholastyku, a cóż ci za myśli do głowy przychodzą? Tak wygląda, jakby ci wczorajszy diable na rozum pomieszało. Szarańcze i basta. Cieszę się, że was tu zdrowie rozstaje! To wyście ten pustelnik, co się korzonkami żywi? Czego pragniesz, oddaję wędrowcze? Czy pragniesz wyznać mi swe grzechy? Na moje grzechy to szkoda czasu. O te dwa cudne kwiatuszki mi za przeproszeniem, pustelniku, no ale ktoś to musiał zrobić. Przejdź. Ta wasza królewna Disperanda... Uroczyście przy kasłonkę najjaśniejszemu księciu Ismaelowi, którym to niechaj same niebiosa błogosławią. Tu nie chodzi o rękę, dusza jest najważniejsza. Jeśli chodzi o duszę najjaśniejszą królewny, zdaję lepiej niż ty, wędrowcze. Albowiem jestem jej duchowym powiernikiem. A jeśli chodzi o duszę, to nic nie wiecie. Sam wczoraj byłem świadkiem, jak ta wasza królewna Disperanda duszę czartu zapisała. Kłamiesz, oszewco! Za tą obrazę powinien ci oddać pacho konkata, żeby cię za blogawy język powiesili. Choćbyście mnie Izę 100 razy powiesili, tej prawdy ani o kąsek nie zmienicie. W jaki sposób masz tego dojść, wędrowcza? Co po dowodach, kiedy mi nie wierzycie? Sam na własne oczy żem widział. No i gdyby był odrobinę sprytniejszy, mógłby to się zupełnie inaczej skończyć. Ale dlaczegoż by to uczyniła? Co mnie do tego skłoniło? Od razu widać, że babskiego nasienia to wy nie znacie. Dla męża to zrobiła, co będzie od anioła piękniejszy. No ale co prawda, to prawda. Piekło słowa dotrzymać umie. Dziś rano mąż przyszedł. Właśnie książę Ismael? Wczoraj, przed północą, jak ze mną w oczko grał, nazywał się Zdziebko inaczej. Ale że mu się rano przyjrzał. Jakbyście mu cholewy zdjęli, to byście zobaczyli, że ma kopyta. Jeśli to, co mówisz, wędrowcze, jest prawdą, wezmę na tą bezbożną dziewczynę ogień Boży i siarkę niebieską! Pustelniku! Co byśmy do głowy na karku mieli, gdybyśmy przez takie wierudne głupstwo królewne z Kasią zostawili? To także, że ta Kasia też duszę zapisała? Bodaj ją szata na szyszy z piekielnych widel na dział!
Panie pustelniku, spokojnie. Nie tak nagle. Dziewczyny młode są. Puściły się na to z głupoty. W topie kupalec pada, jest stracona na wieki. No ale to przecie niemożliwe jest! Że przez takie głupstwo, no... Człowiek może na wieki w piekle przepaść. Nikt się potykać nie musi. 60 lat na świecie żyje, tu na puszczy 30 i niech mi kto dowiedzie, że przez ten cały czas choć raz się potknąłem. Przeciwnie, żyłem tu bez grzechu. Jezusiczko! Dlaczego to nas Pan Bóg wydaje na przeróżne błędy młodego wieku, kiedy za każde najmniejsze potknięcie się nas tak karze? Ale pustelniku, to ci na tych dziewczynach ani trochę nie zależy? Ani trochę. A, to ci dziwne. Powiadasz, pustelniku, że święty człowiek. Dlatego ci na ludziach nie przestał zależeć? Ja jestem tułacz i włóczęga, który od ludzi bardzo mało dobrego. Ale mi na ludziach nie przestało zależeć. Posłuchaj, dla mnie jesteś święty, ale ludzki człowiek nie jesteś, pustelniku. A podług mnie to jest grzech. Nie obrażę mi tutaj ty na czynienie grzechu. Idź swoją drogę. Ja pójdę, pewnie, że pójdę. Ale kiedy Pan Bóg ci w tym rację przyzna, to się srogo zawiodę. Bądź pozdrowiony, ojcze skolastyku. Witam cię, aniele Teofilu. Nareszcie jakieś przyjemniejsze odwiedziny. Cóż mi przynosisz? Pan mój przysyła ci chleb powszedni. Najszczęśliwsze dzięki składam Panu Bogu. Chwała Panu niebiosach. Ale co to, aniele? Czy jesteś cały zapłakany? Płakałem przez całą drogę z nieba. Zdjęła mnie straszliwa żałość. Dlaczego? Przecież mam ani niczego nie brakuje. Przecież nie bywałam czas w nieustannej błogości. Nad królewną Wisperandą. Straszny los jej grozi. Dusza szatanowi zapisała. No patrzcie, ten włóczęga nie kłamał. I to cię tak martwi. Będzie musiała cierpieć straszne męki piekielne. Jej służebnica też. Mój Boże, a wszystko przez zwyczajną głupotę. Ty to nazywasz głupotą? Ja to nazywam grzechem śmiertelnym. Ale przecież w tych dziewczętach nie ma grzesznej zatwardziałości. Jeszcze wczoraj dusze ich były czyste jak kwiat białej lilii. Ładny mi lilię. Ojej, żeby znał Pana naszego bliżej, dopiero byś zobaczył, jak umie grzech od grzechu odróżniać. Nad jednym tylko się uśmiechnie, tylko tak nieznacznie ręką machnie. Nad innym to niemalże zapłacze. Od czasu do czasu wiadomo, grzmoty i pioruny taką latają. Ale to tylko wtedy, gdy spostrzeże grzech przeciw człowieczeństwu, okrutny i zatwardziały. Nie życzyłbym ci patrzeć, co robić takim wyrodkiem. Cóż znaczy taki głupi wybryk młodości, jakiego dopuściły się Wisperanda z Kasią. Gdy wrócę do domu, sam za nim będę prosił gorąco, żeby nie były potępione. I myślisz, że to jest w porządku? Gdyby tego rodzaju czyny rozpuste i niezgodne były tak sobie ręką odpuszczane, wkrótce nie byłby żaden z nich na świecie. Każdy by sobie grzeszył na wesoło, ile tylko dusza, czy też grzeszne ciało zapragnie. Każdy mówiłby sobie, przecież mi to Pan Bóg i tak przebaczy. Ale Pan nasz naprawdę. Ja też wiem, to jest nieco niebieskich praktykach w Teofilu. Całe życie się sprawami zajmuję, studiowałem je w uczonych księgach. Ja wiem, że jest mężem naprawdę uczonym, podczas gdy jestem tylko zwykłym, niewykształconym aniołem z ostatniego chóru, dobrym tylko do drobnych posyłek i mniej ważnych poleceń. O, ty masz na pewno więcej mądrości w malutkim palcu, niż ja w całej głowie. Ale Pan nasz mawia, że do takich spraw trzeba podchodzić delikatnie i z wyczuciem. Masz rację, dużo się nie nauczył. Kąkol musi być oddzielony od ziarna. To jasne jak słońce. Patrz na mnie. Ja jestem czyste ziarno. A ja myślę jednak, że tak zupełnie racji to ty nie masz. A ja wiem, że mam rację. W tej sprawie był już taki włóczęga. Wiem. Marcin Kabal.
To była na pewno jakaś diabelska pułapka. Nie zdawało mi się. Wszystko jedno. Przepędziłem go, gdzie pieprzą się. Dlaczego raczej nie doradziłeś mu czegoś? Dla ludzkiego bata. Nie doradziłem mu dlatego, że chcę, aby nie obyczajna została ukarana. Że razem mnie o tym trzeba wymiatać. Ci nie przewrócił jej na nic! Dokąd się te listy zawlepił, co? Niech pan będzie łaskawy. Prosto, a za rogiem w lewo liście są w piekle! Pewnie dziadu jeden, że pójdę. Teraz zniknę, bo czysz! Bojo, wyleź to stamtąd! Co? Za nędza japę tu na mnie otwiera? Przecie mnie już znasz. O, Dragon! No i co? Przespałeś się w tym czarcim mnie? A, pewnie, żem się przespał. I co? W Mariaszka grałeś? Dodaj mi było obie ręce odpadły, zanim się tylko tknął! O, psia, i co? Duszę przegrałeś? A żeby to jedno! Przegrał, żem od razu dwie. O, do licha! To ładna awantura. No i co teraz robisz? No właśnie, nie wiem. Najpierw muszę zejść tam do piekła, żeby mi te listy oddali. To do tej przegranej duszy chcesz jeszcze im ciało donieść? Żeby mieli wszystko razem i do kupy? Ale ja nie swoją duszę przegrałem. Dwa cudne kwiatuszki. Piekło w paszczę wepnąłem. Dziewczyny! Dziewczyny! Młodej, młodej! Co tam baby? Zawsze fałszywe! Czy tak by się do piekła dostały? Nie chodź nigdzie i bądź rad, żeś sam w porządku! To właśnie, ale ja nie jestem w porządku. W środku mam takie zamieszanie, jest mi ciągle tak źle, że wytrzymać nie idzie! Gdybyś ty miał sumienie, też byś ciągle narzekał i lamentował. A powiedz mi, człowieku, co to jest właściwie to sumienie? Czy z tego się tak ciężko tutaj robi, że aż dychać nie może? Wiedz, że ja także tak mam. Akurat nie tak samo. Całymi nocami nie śpię, a kiedy już trochę usnę, zaraz widzę wokoło siebie same diabły i jakieś straszydła. I budzę się z tego cały mokry od potu. Daj sobie spokój, jest napadanie! Napadanie? A ja względem tego będę musiał chyba porzucić zawód na stare lata. Ja nie wiem, jak to jest, ale ile razy kogoś złupię i napadnę, zaraz mnie ten poszkodowany w nocy straszyć przychodzi. Dawniej tego nie było, ale skąd? To daj sobie spokój z tym napadaniem na jakiś czas. Pożycz mi swojego obuszka. Tyś zwariował, Dragonie! Przecież ja... Ja mówię o robocie, a ty o utrzymaniu myślisz. No przecież worki byś nosił, ziarno byś sypał, mąkę byś wygarnił, byłbyś tam jak w raju. Człowieku, ale co ja z tego bym miał? Co? No utrzymanie przecież! Tyś zwariował, Dragonie! Przecież ja się po to za młodu wziął za rozbój, żebym teraz robić nie musiał. Patrzcie go, worki nosić. To wolę już niespokojne sumienie. Z tego przynajmniej gnaty nie bolą. Rób se jak chcesz,
tylko daj sobie na chwilę spokój z tym napadaniem i pożycz mi z tego wóz. Chyba mi do roboty wsuć nie zechcesz. Cóż ci do tego pustego łba wpadło? Przecież ci mówię, że muszę do piekła. No to tak, to ci pożyczę. Oj, ty leniu śmierdzący. Poczekaj. Ja wrócę z tego piekła i zaraz cię czymś to lenistwo złodzę. Mówiłeś coś, Dragonie? O nim nie pisnął. Jakaś sójka krzyczała. To widzisz? Mnie już nawet w biały dzień straszy. A umiesz się w tym w ogóle obchodzić? A pokaż, spróbuj. Za 100 piorunów, przecież byś mnie tym zabił. Musisz mieć do tego akuratny chwyt. Tak. O, teraz to z Bożą pomocą w drogę. Każdy grosz, który zaraz zapadnie na gorzówki, z rumem stracę.
A jak do domu przyjdę, wszystkie naczynie trzaskam. Nie zostawię całego kawałeczka całego. Gdzie są te krowy srokate, łajdaku? Tarlu, dziedzino złota, ty w gotych krowach, morgach, srokatych i grudzie, a ja żeby się pijmy jak męż kościelna. Ostatnie porki, że sobie przetarnęłam na tabak do fajki nie ma. Ja cię przede wszystko obchwalą, bo mi doktor Sofernus nakazał. A tyż przyłosonego słuchać się musi. Co? To ty żadnego gruntu nie masz? Żadnych krów srokatych? Trzymajcie mnie, bo se tu zaraz co zrobię z żałości. A rób tak, co chcesz, Kasiu, kochana. Niego mnie już nie bij. Klikuj mi na dwa ręce, ja byłem tylko wino 800 lat już idzie. Doktor, bo nam go namówił, doktor mu kazał. Poczekajcie, no. Róbcie se, co chcecie. Ale chłopami dać musicie, bo inaczej tu wszystkich na kupę na nic potrzaskam. Chodź no tu, diable rogaty. Potrafisz porządną kobietę wyżywić, gadaj. Ja? Chyba żebym kradł, nic nie mam, same długi. To zmykaj, łobuzie! A ty co, Monlasie? Żona tym kawaler, czy ki diabeł? To jestem, Kasiuniu. Trzymam już ją za mętrę. Gagaczku! Wdowcy przyjdą na sam koniec. A ty co, Ciamajdo? Ja coś nie kradę! To żaden problem. Już ja cię tego oduczę. Chałupę masz? Z czego żyjesz? Z góry ze tego psu i samu z marszymi kotów sprzedaję! Masz! Masz hyclu! Wszyscyście tu przez tego doktora nas oceni! Lepiej się dwa na uczciwe dziewczyny odstawiać! Ja, co to było za drugie? Ale żem nareszcie uciekł. Kaziu, co ty tu robisz? Tylko bez wykrętów. Chłopa chce, co on ci na niego podanie oddała. Kasiu, nie cnoto jedna. Tak piekło ci ta żeniatka nie wieczała. Piekło, nie piekło. Jak mi tu zaraz chłopa nie dasz, to będziesz się musiał sam ze mną ożenić. Jeżeli nas już nic gorszego nie spotka, to dlaczego by nie? A ten młyn to twój? Kasiu, a to ja jaki diabeł, czy co? Powiadam ci, chłopie, nie pyskuj, ale zaraz to swoje mięso zabierę, bo ci je podziurawimy. Stol, pysk, diabla jeden, do rozmowy się na mnie mieszaj. Powiadasz, żeś nie żaden diabeł? Nie jest żeś taka głupia, żebych na byle co dała się złapać. Jeżeliś nie diabeł, to mi się tu zaraz porządnie przeżegnaj przede mną. Tylko tak ładnie, pięknie i bez żadnych grymasów, żebych ci mogła uwierzyć. Jeżeli to jeszcze potrafię. Jak Boga kocham! To nie żaden diabeł! Co tu robisz w takim razie? Przedszy cię zapytać doktora Solfernusa, bo mi list za. Ale zastanawiam się, czy nie jest trochę za późno. Kiedy ty też tu jesteś. A królewna też? A gdzie tam? Ona nie ma takiego spryta jak ja. Kiedy jej chłop zaczął przed święconą wodą uciekać, przewróciła się biedaczka zemdlona jak kawał drewna! Kasiu, co jest z twoją duszą? Z duszą? Jeszcze żech nie sprawdzała, ale myślę, że siedzi we mnie jak należy. No może nie jest jeszcze za późno. Gdzie jest doktor Solfernus? Ja za nim nie chodzę! No
takiego gadania, to że nie przyjdę. Po dobroci pytam, gdzie jest? U najwyższego Belzebuba, na konferencji. No to dobrze. Chodź, Kasiu, my go znajdziemy. Kompromitacja, wasza wysokość. A wszystko to przez to, że doktor Sorfernus jest postrzelonym reformatorem. Do wszystkiego zbiera się jak nerwaniec, a potem zmyka do wstydu. Proszę sobie wyobrazić, że chciał się żenić z jakąś królewną i że go wszedł przy tym pełnym kropikłem wody święconej pokropił. To był naprawdę straszny wstyd. Nie mucha na nosie siedzi. Dlaczego nie wydacie polecenia, żeby muchy na mnie nie siadały? Kłaniam się uniżeniu waszej wysokości. Co to przyjrzę? Szonfernus? Szonfernusie! Powiedz muchom, żeby mi na nosie nie siadały. Jak ja mam panować, kiedy mam muchy na nosie? Sprawozdanie pan kolega przynosi? Już słyszeliśmy coś nietoś o pańskiej żeniatce. Moje serdeczne kondolencje, panie kolego. To nieprzyjemny wypadek. Wie pan, drogi doktorze, tak samo dobrze jak ja, że nie ma to niemal żadnego znaczenia. Serografię na dwie dusze mam w kieszeni. Czy do ślubu doszło, czy też nie? Pan zawsze pesymistą, panie kolega. Co bym ja powiedział? Ale to nie jest bynajmniej odosobniony wypadek. O ile jestem poinformowany, w podobnie opłakanym stanie znajduje się dobra połowa naszych ekspozytów. Tak, tak. Administrowanie to ciężka rzecz. Ja to znam. Tylko, czy mamy dosyć węgla na zimę? Wasza wysokość, nie mogę tego zalić. Jeśli dalej tak pójdzie, piekło zbankrutuje. To dobrze, tylko czy mamy dosyć węgla na zimę? Jeżeli nie mamy dosyć węgla na zimę, to zasadniczo bywa zimno. Prawda, Szonfernusie, że bywa zimno? Ja to tak, że wierzę, bywa zimno. Gdyby pan nie był tak zatwardziłym konserwatystą, moglibyśmy już dawno obsadzić wszystkie placówki nowocześnie wyszkoloną generacją. Był czas, że diabeł oprócz własnej kulatej skóry na świecie wystarczało zalatywanie piekielnym smrodem. Pan zaprowadza teraz smokingi i psychologię. Łukawe drzewo to bardzo dobry opał. Za moich młodych lat to przeważnie paliło się łukawym drzewem. Teraz znów młodzież koksz. Szanowny się, lubisz ty koksz? Będę rozkazu, wasza wysokość. No dobrze, tylko że węgiel jest tańszy. Ale najlepiej grzejący raczy. Prawda, Belialu? Wszystko jest w najlepszym porządku, wasza wysokość. Pan jest plotkarz i potwarca, doktorze Belialu. Ustawicznie miał pan przed jego wysokością oczernia. Z każdej najmniejszej drobnostki. Niech pan tak nie krzyczy, doktorze Sofronicie. Jego wysokość raczy właśnie ustać po męczącej konferencji. Sorfernus! Sorfernus! Gdzie się schował? Ci tak znajdę. Byś się na 7 sportów pozamykał. Czemu mnie budzicie? Tak mi się dobrze spało. To pańska sprawa, panie kolego. Niech pan będzie łaskaw. A to jest doktorski oszust! Co mówi ten człowiek? To taka jedna z mniejszych aferek doktora Sofernusa, wasza wysokość. Pan doktor Belial przesadza coś nieco, wasza wysokość. Wyjdzie za ciebie przed pokoju.
Ale panie doktor, jak łatwo. To się wam nie usunę. Za przeproszeniem, no to jest tak. Tu jego wysokość bez bebu, książę piekieł, pani na kolana przed nim wędrowcze i daj pokłon jego majestatowi. Do tego padania na kolana, to ma trochę nogi za sztywne w kolana. Czego chce ten człowiek? A i to sam wytłumaczy pani książę. Przynoszę skargę na tutaj obecnego doktora Solfernusa, gdyż ukradł mi z kieszeni bluzy dwa listy, które nie należały do niego. I odnoszę się do pańskiej sprawiedliwości. Jak to, panie kolego? Kradzieże kieszonkowe też należą do psychologii? Zdaje mi się, że tu jest przeciąg. Ja nie lubię przeciągu, panowie. Niech Solfernus zamknie drzwi. Kiedy tu o skargę chodzi, mości panie książę, to ja także mam jedno wielkie zażalenie względem tego drodo doktora! Zamknij gębę, Kasiu! Teraz ja muszę gadać. Tylko żebyś dobrze gadał, Marcinie. Jeżeli chłopa nie dostanę, będziesz się musiał sam ze mną ożenić. A to dobre. Wpłyłem konkurencję na dwie dobre duszyczki, a te robaki myślą, że coś najjaśniejszym tronem wyprotestują. Duszyczki? Kto to o duszyczkach mówił? Ja bardzo kocham duszyczki, bardzo. Gdzież one są? Niechże się im przypatrzę. Pozwalam sobie zakomunikować waszej miłości, że zyskałem piekło dwie dusze. A to są odnośne cyrografy. Może wasza wysokość życzy sobie przeglądnąć? To są jakieś białe duszyszki. Rany boskie! Ty to jest nasze pisanie! Milcze, Kasiu, no na Boga! Jeśli nie chcesz się do piekła dostać! Te duszyszki to ja sobie schowam. Gdzie się, wola Boża? Są te duszyszki? Ręce przy sobie, panowie czarty! Zakoniku wertywando! Kasiu, podaj mi wydły! Te łajdaki czarują! A Jezusku, to piecze! No i widzisz, głupcze, teraz jesteś bezbronny. Służba, chodźcie na tu po niego, wstać go do najgorętszego pieca! Spokojnie, panie kolego Solfernusie. Nie możemy w tym miejscu robić hałasu. Jego wysokość znów raczyła usnąć. Marcinku, Marcineczku, ja się już poprawię. Tylko nie obroń. Spokojnie, Kasiu. Ja im swojej duszy nie oddam, choćby miał tu na miejscu szczeznąć. Pomówmy spokojnie, panie Kabat. Pan jest zły na tego oto doktora, prawda? Ja? Jak ja tam zły? Aż z niego i tyle. Sytuacja z duszami ulega jednak od pewnego stopnia zmianie. Te cyrografii należą już teraz do doktora, ale do jego wysokości. Czyli mnie rozum nie myli, aktualnie to chyba należą do mnie. Należą do pana, ale pan wrócił je dobrowolnie. Nie, jako następcy jego wysokości. Marcinie, uważaj! W tym cosik jest. Jeżeli się nie mylę, to nie oddam ich ani wam, ani samemu arcydiabłowi nawet. Ależ oddaj pan. Oddał swoim własnym interesie. Niech pan spojrzy, mamy pana całkowicie w ręku. Wie pan, nie muszę się panu do czegoś przyznać. Ja tego się wcale, a wcale nie boję. A co dopiero? To jest pana interesujący człowiek. A co gdybyśmy tak kazali obejrzeć pana ze skóry? Gdyby mi tak na mojej własnej skórze zależało, to bym chyba do piekła nie lazł, prawda? Z pana idealista, romantyk, pani Kabat. Ale idealist nie popłaca. Niech pan weźmie na zdrowy rozum. Co panu zależy na tych dziewczętach? Co mi zależy? Sam nie wiem. Bo tyle tylko, co na każdym innym człowieku. Usnąć bym nie mógł, gdybym wiedział, że je wam zostawił w łapach. Wie pan, my ludzie powinniśmy sobie pomagać. Z góry na nich, Marcinie!
Tyś przecie jedyny chłop, w którym uboga dziewczyna może znaleźć obronę. Więc pan nam tych trogałów nie wyda, panie Kabat. Rzekaj już raz, że nie wydam. Coś kiepsko z tą pańską psychologią, panie kolego. Ja pana Kabata całkowicie rozumiem. Nie chcę wydać papierów, bo się nie boi. Jeśli się przestraszy, wydaje bez wszystkiego. Sprawa jest prosta. Teraz pokażemy panu Kabatowi, co to jest strach. O, a to że nawet ciekaw. Tylko się trzymaj, Marcinie. Widzisz przecie, że oni się ciebie boją. Kiedyby się nie bali, nie robiliby tyle ceregielów. Niech pan nie zwraca uwagi na głupie babskie gadanie, panie Kaba. Pan jest tylko rozsądny człowiek. Nie jedno pan w świecie widział, jednego spróbował. Ale ja pozwolę sobie pokazać panu rzecz, której pan jeszcze nie widział nigdy. Nazywa się to u nas Madejowym Łożem. Proszę bardzo, panie Kaba, zapatrzenie się u nas nie płaci. Pokażcie! A to musi być tam jakiś tęgi tabak, kiedy nawet Kasię z nóg zwaliło. I co pan na to powie, panie Kabat? To jest straszne. To jednak straszne. Znów się pan wreszcie trochę. No, możecie się pochwalić, że zobaczyliście Marcina Kabata naprawdę pierwszy raz w życiu w strachu. No, że mi się krew wzięła. Więc proszę, cerografy. Nieszczęsne dziewczyny. Niech się tylko nie namyśla. No, ale to przecież niemożliwe. Liczę tylko do trzech. Żeby coś tak okrutnego. Raz, dwa, żywych ludzi. Trzy, koniec. Nie! Jeszcze raz. To jest cała wasza sztuka, żeby ogłupić człowieka. Służba! Brać go! Stójcie, moce piekielne! Dalika! I pan mój upodobał cię sobie. A wam, Solfernusie i Beliali, nakazuję jak najsurowiej. Puśćcie Marcina Kabata w pokoju! To jest straconie nasze uprawnienia. Krzywda się nam dzieje! Jeśli nie wydacie Marcina dobrowolnie, wtargnie tu jazda niebieska. Niech żyją dragony! Pan mu kiedyś jeszcze nie zapomniał! Ja że nie jest żaden zbój, ja się tu tylko rozmyślam. Jestem ja, Marcin Kabat! Pędzę do ciebie prosto z piekła. No i co, moc żeś widział? Moc? Lepiej by było, żeby gębę nakupić, żeby samego strachu szlak cię nie trafił. Ja to, żem zawsze myślał, że mi coś przeciw strachowi zadać. Ale kiedy mi to twoje łoże pokazali... Co ty pleciesz? Jak się znowu łoże? Wyraźnie mówię. Kiedym zobaczył łoże, które tam dla ciebie przygotowali, ja... Nie straszę mnie, chłopie. Ja i tak już mam dosyć strachu od tego. Ale co mówisz o tym łożu? Powiadam, że jest tam łoże. Na tym łożu stoi napisane sarka, farka, morderca i zbójca. A bracie, to jest takie okrutne łoże. To,
Oni mnie tam po imieniu znają? No jakbyś chciał. Za każdego zamordowanego człowieka pisali ci przy nim grubą, czarną kreglę. Przecież ja żem nikogo nie zamordował. Jak? Przecież mi tak sam, tak? A to tylko tak, żebyś się więcej bał. Żebym każdemu narzynął porządnie, kieszenie na nic przewraca. Ale mordować to nie, co to to nie? To ci już wszystko jedno. Z tego się będziesz diabłem tłumaczył, kiedy cię już tak zapisali. Dla nich jesteś morderca i nikt ci na to nic nie poradzi. Marcinów, ja wszystko zrobię. Ludzi będę po nogach całował, ziemię gryz, drzewa obgryzał. Coś mi z tego wyrazuj, proszę. Daj ty mi spokój do tego. Musisz kogoś mądrzejszego znaleźć. No to... to ja może do pustelnika pójdę? Może, ale powiedzieć trudno. Ja już nie mogę ani minutki wpłacić. Lecę do niego. Rozbójnik dał się złapać. Będzie się miał spyszne, ty krętaczu wodzie. A ci jeszcze prawdy nie... jeszcze cię troszeczkę pomęczę. Teraz przydałby się ten chłopczyna skrzydlaty niebieski. Gdyby zobaczył, jaką ja tu mówię, krzywdę robi grzesznika. Wołałeś mnie, Marcinie? O psia! Baczą, pani Anielo, ja tylko tak dziecko wspomnę. To ty myślisz, Marcinie, że to jest zabawa? Jeszcze jaka! Zbałam ucieczkę w rozbójnika, że się na to piekielne morze dostanie. Gdybyście widzieli, co on wyprawiał. Naugałże mu. Wcale nie ugałeś, Marcinie, a on odrobinę. No ale jak to? Przecież... tego zbója czeka naprawdę madejowe łoże. A ty sobie nie okurzasz stroj. Czy nie? Nie, Marcinie, ten zbój to grzesznik, straszliwie zatwardziały. Co to? To prawda. Kawa dziada do z niego jest. A że pożarną łoże. Miny jego są bardzo ciężkie. To go w dyby tak, żeby oszczerniał. Bardzo mu do niego. Sam mu jednego takiego strzelił, żeby guz na czole wyskoczył. Ale żeby nałożył. Jakże to myślisz, Marcinie? Jak to myślę? To za dużo. To niezdrowo. Usnąć nie mógłby. Gdybym wiedział, że ten zbójniczyna na tym łożu leży. Ależ Marcinie, przecież ciebie samego tam chcieli. No, prawda, że chcieli. No. Ale dlatego, że to były bestie piekielne. Człowiek. Nawet ten najgorszy, nawet taka najgorsza, no usnąć by nie był, by wiedział, że ten zbójniczy na tam razie. Żeń na nim. Polecisz do tej wyższej instancji. Zamiast mnie. Klęki i rzeki. Marcin Kabat każe. Bardzo, bardzo proszę. A jeżeli chodzi o jakąś pokutę, to powiedz, że jestem na rozkaz. Tylko dla ciebie to zrobię, Marcinie. Już lecę. Oj ty, opryszku. Słysz, ja go nauczę pokutę czynić. Ten ci mnie przegnał. Kamieniami zaczął we mnie ciskać! Lecę stamtąd uciekł! A co miał się z tobą babrać, kurkawko, co? Na kolana! Ty tłucz łbę po ziemi, bo ja bym tę twoją sprawę do wyższej instancji posłał. Zaraz tu będzie z powrotem. Kto taki? Jeden mój znajomy. Anioł niebieski. A... anioł? Jak ja wyglądam? Ja się muszę do porządku doprowadzić.
doprowadził do tego. Prawda, Marcinku, że to do pokuty lepiej pasuje? Teraz to wygląda jak morda zatracona, no jak drugna prawdziwa, no. A moja broda? O, brodę możesz sobie zostawić, ona w tym tylko niewinna. Broda to sama niewinność, dzieciom święty Mikołaj nosi. Miłosierdzie Boże, proszę, litości. Marcinie, Pan nasz spełnił Twoją prośbę. Przestań, wyjdź, jeszcze nikt nie idzie. Nie zauważę. Przeproszenie, Panie Aniołku, a ile ten zbójniczyna ma tutaj klęczeć? Krzywdził ludzi, więc przebaczyć mu może tylko ukrzywdzony. Tylko taki człowiek może go wyzwolić, który wybaczy mu z głębi serca. Gdy znajdzie się ktoś tak miłosierny, że zapomni o własnym cierpieniu, nachyli się nad zbójcą i powie: wstań, ja ci przebaczam. Wówczas grzesznik ten dostąpi łaski odpuszczenia. A jak nikt nie przyjdzie? Musisz mieć nadzieję, że kiedyś przyjdzie. Biada mi jeszcze z tyłu, biada! Nikt nie przyjdzie! Każdy poszkodowany omija to miejsce z daleka. No to będziesz klęczał po wieki wieku. Nie skamlaj i bądź rad, przecież takim lekkim kosztem z tego był. Sprawuj się to dobrze, a ja idę w swoją stronę. A ciebie, Marcinie, Pan nas zawiadania. Nagrodę męstwa możesz wyrazić 3 życzenia. A każde z nich będzie natychmiast spełnione. Co tam znów za jakieś życzenia, aniołeczku? To była drobna sprawa. Z Panem Bogiem! Litości, Panie, litości! Na miłosierdzie Boże, litości. Wróciłbym się jeszcze zapytać. Ktoś ci tak naprawdę ludzi grzmocił? Grzmociłem! Cię popadło! Płekniełem. A mnie wtedy też chciałeś na plus? Także, Marcinie, że także. Byłbym cię ścielił pałą po głowie. A potem bym rzekł: nie ma litości, robak ponędny. A co gdybym się tak nie wił, może postawił? Co byś ze mną robił? A mógłbym cię tak pałą, aż byś o litość zaczął prosić. Ty kręcą tarcą oczy przed Marcinem! Ty istynie, ty! Ty łgarzu, ty szelmu, ty! Marcinku, co cię napadło, mojego! Ty gamoniu, ty Marcinku, ty skaczu, ty! Marcinku! Toś ty mi naprawdę chciał gębę na modro wymalować? Chciał! No, teraz krzyk! Chciał naprać Marcina Kabata! Marcinku, może lepiej nie, ja się wstydam! Krzycz mi, żeraku, bo! Chciał naprać Marcina Kabata! No, dobrze. Teraz nikt nie może sobie pomyśleć, że my rozmowiesz. Słuchaj, no zbuju. Ja jestem jedyny człowiek, który został przez ciebie napadnięty. A nie boi się wrócić na to miejsce, prawda? Prawda jesteś, Marcinie. Jeden, jedyny, samotny. Wstań jeszcze, człowieku. Ja ci to piekielne może daruję. Jeśli się ogarnię. Dokąd zabieracie tego łotra? Doznał łaski przebaczenia. To jak to tak? To z nim już wszystko w porządku? To twoja zasługa, Marcinie.
No tak to nie będzie. Ja mam co do niego zupełnie inne. Ale ja ci go wydać nie mogę, Marcinie. Chyba żeby... Chyba żeby co? Chyba żeby to było jedno z twoich trzech życzeń. Jasne jak słońce, że to moje życzenie. Chodź, drami, teraz będziesz czynił pokutę według mojego gustu. Takiej robocie, że wszystkie grzeszne myśli ściała w porę. Wracaj, chłopie, szybciej! Długo macie? Z czego pleś się pęta? To mi dopiero ładne porządki. Ach, ojciec scholastyk, czemu się złościcie, ojcze? Temu, czym dłużej, tym nie jesteś punktualny. Kiedy idzie to przyotwa jest południowym dzwonieniem, a teraz już na wieczorny anioł paski się znosi, a mojego chleba jak nie ma, tak nie ma. Już sam ledwo z głodu na oczy patrzę. Jakże więc mogę myśleć o ubocznych rzeczach? Wybaczcie mi, ojcze. Przed południem nie mogłem przylecieć, bo mieliśmy w niebie wielkie święto. Musiałem śpiewać kurze Hosanna i Alleluja. Święto? Jakie święto? Kiedy dzisiaj całkiem zwyczajny dzień. Ale gdzie tam? U nas była wielka uroczystość. Pamiętasz te dwie dziewczynce dusze? Czy to o nie pana naszego prosić chodziłem? Królewnym Kasie? Mam nadzieję, że pomieni piekielny ryżo! A żebyś wiedział, że wcale tak nie jest. Zostały wyrwane piekło i jeśli się to jeszcze jakoś nie popsuje, otworzą się przed nimi bramy niebieskie. Co? Przed tymi rozpustnicami? Co ty pleciesz, aniele? Dokładnie, panie pustelniku. Kolega anioł mówi zupełną prawdę. Kasia? Do nieba? Do nieba? Jako Bóg nad nami. No patrzcie do nieba. Rozpustnice, bestyńce, dziewki rozwiążę. Ja chyba zwaruję. Nie, nie. Pan Bóg nie byłby taki niesprawiedliwy. Pycha diabelska przemawia przez ciebie, pustelniku. Niech chrześcijańską zuchwałość podziała swoją duszę. I chciałbyś jeszcze inne miłosierdzia Bożego zazdrościć. Przystąpcie, moce piekielne. Jednym złym słowem zamknąłeś sobie drogę do nieba. Wierzcie go, słudze Belzebuba, do piekła z nim. Tam niech pokutuje, dopóki się z tego złego słowa nie oczyści. Ale, ale, aniele, wstrzymaj te kudłate maszkary. Ja bym to z pustelnikiem troszkę inaczej zrobił. Jakie masz życzenie, Marcinie? Mnie to wciąż mierdzi, że ten młyn to tak popróżnica. Tu powinna leżeć kupa worków z żytym pszenicą, żeby było co mleć. Ci tu dwaj, zbójnik, pustelnik. Całe życie byli tacy niemili dla ludzi, tacy nieprzyjaźni. No niech im teraz dziewko posłużą. Ruszaj, pustelniku, bierz się do pracy. Jeszcze miał tym fajkę nabić. Niech się stanie. Ludeczkowie złoci! To ci dopiero obsługa. No, teraz zabieram się do domu. Tego tułania po świecie mam akuratnie w sam raz. Marcineczku! Przecież ja cię dogoniła! Proszę, nic no to jest. Co ty tutaj robisz? Całą drogę z piekła za tobą lecę, mój ty złociutki Marcinie. Przez całe życie krokiem się już od ciebie nie ruszę. Co ja miałbym z tobą robić? No jak to co? Za żonę sen nie musisz wziąć? Wydrzeż mi to w samym środku piekła, na wszystkie świętości przyrzekał.
mnie, Marcinie. O, uratuj mnie od tej kobiety, ona mnie zamęczy! Tego ja już zrobić nie mogę, Marcinie. To jest moje ostatnie życzenie. Na życzenie jest już za późno. Twoje trzecie życzenie to był przecież tytoń w fajce. Jedno głupie słowo człowiek z gęby wypuści. No sto par wołów z tego nie wyciągnie, no. Co robię? Co tu robię? Chodź, Kasiu. O, tak się ta komedia na koniec śmiesznie obróciła. Zbója, żem od piekła wybronił. Pustelnika, żem od piekła wybronił. A za to teraz ja będę miał piekło.